Znajdujemy się w Tłuszczu, w rewizji OSP, w podsumowaniu warsztatów wokalnych dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Warsztaty wokalne podbudowujące podstawowe umiejętności wokalne, muzyczne. To jest takie rozbudowanie podstaw. Prowadziła Justyna Jary. Uczestników było ponad 20. Większość dzisiaj zaprezentuje się tutaj na scenie. To będzie taka w formie zabawy, bo wiadomo, warsztaty trwały 2 dni, w związku z powyższym nie sposób przerobić jakiegoś wielkiego materiału i nauczyć, przygotować jakiegoś obszernego programu muzycznego, ale pewne próbki tego, co udało się zrobić, na pewno zostanie dzisiaj tu zaprezentowane. Ten program to jest takie przygotowanie właśnie obycia ze sceną, z publicznością, jakiejś swobody takiej. Przy okazji prowadzimy zbiórkę darów. Głównie celujemy w osoby, które już tutaj są zakwaterowane w Tłuszczu z Ukrainy. To są głównie matki z dziećmi, także w pierwszej kolejności dla nich, ale również ewentualne nadwyżki przekazujemy od centrum, gdzie są dalej dystrybuowane, bądź na granicę, bądź do innych grupowań uchodźców. Bardzo się cieszę, że jestem u Państwa, u Was. A co, będę się spoufalać. Drugi już raz. Te pierwsze warsztaty wspominam z takim ciepłem, bo piękne osoby poznałam, więc bardzo się cieszę. Teraz tutaj wśród tej grupy również są ludzie, którzy i wówczas brali udział w zajęciach, ale są i nowi. No i jaram się, bo Jary mam na nazwisko, więc jakby siłą rzeczy skazana jestem na to. Mamy czasy bardzo szczególne, mamy czasy, w których jesteśmy bardzo często chyba niespecjalnie na tej pozytywnej stronie mocy. Tymczasem bardzo byśmy chcieli dzisiaj zatrzymać się tu i teraz i śpiewem znaleźć taki punkt, gdzie się czujemy dobrze w tym momencie tutaj z Wami. Ci oto tutaj ludzie pięknie śpiewają i mam nadzieję, że sprawią Wam dużo, dużo radości, bo i na radość w takich czasach jest miejsce i powinno być miejsce. Jeżeli dbamy o siebie, możemy dużo lepiej zadbać o innych. Dlatego mimo, że to wszystko jest przytłaczające, bardzo prosimy też znaleźć taką przestrzeń, która da Wam spokój. Zaczniemy od pieśni z Ukrainy. Zaczniemy od pieśni Letila Zazula, którą zaśpiewamy a cappella, czyli bez instrumentu, białym głosem. Letila Zazula. Oh.
Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie i Wam jeszcze bardziej.